Ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostkim w Aleksandrowie Łódzkim. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam na liturgię. 16. niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Oto Chrystus znów mówi do nas w przypowieściach. Kolejne przypowieści, a więc obrazy wzięte z życia Jemu współczesnych, aby mogły nieść treści, które są zrozumiane dosłownie, które jednocześnie też w sposób alegoryczny przekazują naukę Mistrza z Nazaretu za pomocą przykładów osób wziętych z codziennego życia, szczególnie życia rolniczego, tego, które jest i było udziałem współczesnych Chrystusowi. Przypowieść o chwaście i konkolu, czyli tym niebezpieczeństwie, które pojawia się u rolników, gdy sieją zboże, oczekując na plon. Plon, który może być zagłuszony, który może powstać jako owoc, ale jednocześnie ten chwast, który jest nieprzydatny, zagłuszający, jest tutaj symbolem czegoś, co jakby dezorganizuje nasze pojęcie myślenia o dobru. Patrząc na życie, widzimy, że w tym świecie, jak na owym przysłowiowym polu, rosną, czyli rozwijają się i mają się dobrze, zarówno ci, którzy przestrzegają przykazań, a nawet jeżeli są dalecy od nich, to ogólnych zasad dobra, jak i ci, którzy z moralnością, prawem, uczciwością, dobrocią są na bakier. A więc ten dobry owoc pszenicy i chwast oraz konkor. Dla nas, którzy chcemy żyć według kodeksu moralnego Chrystusa, wydaje się niekiedy niesprawiedliwe, dlaczego Bóg pozwala na to, by to zło wzrastało, miało się dobrze, a nam, którzy żyjemy zgodnie z Jego nauką, niekiedy ten krzyż codzienności bardzo doskwiera. Naturalnie jest to tajemnica Bożej pedagogiki, ale jednocześnie mamy w tym zawartą pewną szansę, bo Bóg nie jest tylko i wyłącznie sędzią. Mówi, mamy czas żniwa, kiedy nastąpi rozdzielenie dobrych od złych, pszenicy, ziarna pod plew. Ale ten czas to jest szansa dla grzesznika, to jest szansa możliwości bycia kimś innym. Natomiast nieuchronność sądu i podział między dobrem a złem, nagrodą i karą, jest czymś oczywistym. Jednocześnie Chrystus przytacza inne przypowieści, które dają możliwość i budzą nadzieję, że człowiek może stać się kimś innym. Zaczyn, a więc ciasto, które może rosnąć, które może być czymś dobrym, ale tym słowem, które pobudza, które daje możliwości, daje wewnętrzną motywację zmiany, jest słowo Chrystusa. Być może małe, jako woziarko gorczycy, być może gdzieś rzucone na marginesie życia, być może niezauważone przez innych, ale przeze mnie potraktowane bardzo poważnie. I wtedy staje się owym obrazem z przypowieści, że z małego ziarnka rośnie ogromne drzewo. A więc z małego człowieka, a więc tego, być może zastraszonego, być może gdzieś zagubionego, wyrasta drzewo dobroci, wyrasta drzewo piękna i to jest owa nadzieja, która ukryta jest w Chrystusowych przypowieściach. Czas na poprawę, świadomość nieuchronności sądu, ale jednocześnie możliwość poprawy dzięki słowu i działaniu Chrystusowej mocy uzdrawiania ludzi. Zapraszam serdecznie
na naszą niedzielną Eucharystię i refleksję, słonecznie i letnio pozdrawiając, ksiądz Jacek Stasiak.